mam na to już rekord długości, a fajnie Hamburga. Wygląda na to już rekord długości od Hamburga. Został pobity bodajże pod Vancouver, bo w Hamburgu było chyba 2 dni, Vancouver chyba 3 albo 4. Jak tak dalej pójdzie tutaj, to rekord zostanie poprawiony. A notabene Ludzie podsyłali mi tę piosenkę Amish Paradise. A tu proszę bardzo, chłopaki Amisze używają i piły, i maszynki do palowania. Także trochę to mocno nad wyrost. A ja mam parę mil do miasta jeszcze, sporych mil, więc na razie stoję. Generalnie ten ostatni miesiąc dość czarno widzę, ale przynajmniej go nie zapomnę. Pani, która odchodzi z kubkiem kawy, podwiozła mnie tutaj. Poczęstowałem ją oczywiście szkierkami od Rafała. Notabene dostałem od Rafała kawałek Polski. Wcale to nie jest żynanie od mojego kolegi, tylko po prostu dostałem kawałek Polski. Jakiś taki sentyment mam rzeczywiście, bo kraju mi brakuje, także dzięki Rafał za kawałek Polski. Natomiast nie wiem co za auto tam stoi, jakiś klasyk fajny. Pani, która mnie podwoziła, pracuje z Amishami w ten sposób mianowicie, że oni wystrzegają się pojazdów motorowych, więc ona ich wozi. Przed chwilą podjechała pani Amishka z jakimś chłopem i przywiozła jajka i inne rzeczy do stacji benzynowej. Także ja teraz już nie wiem do końca, czy to jest tak, że ci Amisze jedni mniej, drudzy bardziej poważnie tracią swoje... Znaczy na pewno tak jest, tak? Tylko pytanie na jaką skalę. Czy być może nie jest tak, że widziałem Amiszy, wysiadają tutaj z pick-upa, to po prostu to byli Amisze z kierowcą. Szeryf. Oho. Kolejna kontrola służb przed nami. Okazało się, że to jednak straż, a nie psiarnia, także luz. Chyba jestem na służby lekko wyczulony. Pojawiła się ciekawa koncepcja tego, jak by się wbić w społeczność Amishów, a mianowicie można zawsze zaoferować się jako darmowa praca. Więc właśnie mam sobie taką tabliczkę kartonową. Będę sobie z nią siedział na plecaku i czekał, aż ktoś zareaguje. Czyli trzeba będzie napisać, że podróżnik z Polski, darmowy pracownik, chce poznać Amishów. Coś takiego. No zobaczymy, no. Nic nie zaszkodzi. A jakby ktoś zrobił na psiarnię, to przecież co z tego, że mam turystykę? Ja nie pracuję, pani. Ja pracuję, czy ktoś mi gdzieś płaci za cokolwiek? No nie. To jest taki patent podróżniczy. No to już mam jedną bubę, bo Amish są pacyfiści. Goście mnie pyta, czy jestem wojskowy. Mówię, no nie, podróżuję sobie po prostu. No i w tym momencie mój ekwipunek sprawdzony przez lata trochę mi nie służy. Ale też może tego się nie boją. Nie trzeba to wytłumaczyć. Chłopaki z Chicago dali mi szczoteczkę do zębów. Dzięki panowie. Przed dalszą drogą w poszukiwaniu Amiszy oczywiście czas wpaść do szaletu, żeby się ogarnąć. Golił się nie będę, no bo oni się nie golą, więc postaram się tak bardziej jak oni wyglądać, ale zęby umyję. Ciekawa jest rzecz z tymi Amishami, słuchaj Rafał, bo okazuje się, że nawet jak idę z telefonem i gadam z Tomą czy z Tomkiem, to oni uciekają jak przed ogniem, wiesz? Żeby ich przypadkiem, nie wiem, nie złapać. Jakby miał im duszę odebrać, rozumiesz? Jak w jakichś plemionach afrykańskich. O co chodzi? To jest to dobry problem. Nie czytałem na ten temat, więc ty się zdobiesz, tak? Nie, to też tylko podłogę filmową, no. Wiesz? No. Musiałbyś kogoś złapać i zagadać, no. Nic więcej. Informacje o Amishach są generalnie łatwo dostępne, ale to wiesz, są takie informacje bardzo ogólne. Kurde, no dobra, ale tak żeby nie zagadać po prostu, czy wiedzą, czy ktoś tu mogę coś zobaczyć, nie wiem, jesteś turystą, tak po prostu kogoś, wiesz? Trzeba tak właśnie na pałę, ale wiesz co, to Walmart chyba nie jest najlepszym miejscem. To sobie nie połapałem stopa, bo ledwo napisałem karteczkę. To przyjechał pan psiarz, tym razem pan z K9, czyli z tej grupy co z psami. Czyli z tej grupy co dwa psy w radiowozie siedzą. I wytłumaczył mi, że tutaj jakieś morderstwo było 2 lata temu, oni są bardzo nieufni i generalnie jest lipa. Ja mówię, no dobra, no to skoro sprawdziliśmy moje kwity, skoro wszystko jest ok, to co teraz? Mam sobie stąd iść czy co? Mówi, no byłoby dobrze, bo tutaj ludzie dzwonią cały czas na psiarnię, dzwonią i mówią, że jakiś obcy się tu kręci, czyli ja. Mówię, no dobra, no to ja idę na Columbus, niech się nie boją Niemcy, jak chcę im coś zrobić. 2 lata temu było morderstwo, no bez przesady, no to morderstwo 2 lata temu to jest naprawdę szmat czasu. Za dużo telewizji. Nie ma ich co za bardzo usprawiedliwiać. Widzę, że społeczeństwo amerykańskie jest naprawdę dobrze steroryzowane. On mówi, że tu jest bardzo dużo złych ludzi. Mówi, ale przecież są Amisze, no to przecież oni się Boga boją, cholera jasna. Mówi, no nie, tu i tak jest bardzo dużo złych ludzi. No i tyle. Idę dalej. Także nie połapałem sobie stopa na pracę. Aha, no tak. No bo ja chciałem dać darmową pracę, coś takiego, tak? To oni uznali, że pewnie to jakaś podpucha. Że pewnie ich biorę pod... O, jaki to jest inny świat. Powiem tak, pod kątem zaufania do ludzi to jest trzeci świat, naprawdę. Mamy lekki kryzys. Widzę, że chmury burzowe na horyzoncie, będzie lało wkrótce. Do następnej osady jakieś 20 mil, muszę tam złapać stopa. Jak jest kryzys, to w miarę możliwości staramy się wypełniać normy kaloryczne, żeby chociaż morale jechało na żołądku, jeżeli naprawdę... Tu już gotuje się woda na kawkę szybką. Co chciałem powiedzieć, podeszło 2 takich dziadków zjeść posiłek obok mnie. No i co, pogadaliśmy sobie o życiu, było fajnie. Ja nigdy nie mam do nikogo pretensji ani oczekiwań żadnych, no ale umówmy się, w warunkach polskich jak ktoś się tobą przyjmuje i martwi i ci doradza, no to przyjmuje się, martwi, doradza i tyle. A jak ja bym był takim samym gościem jak oni w Polsce, żebym kogoś przyjmował się i doradzał, no to nie zostawiłbym mu ze swojego żarcia i nie rzucił tak jak psu sosu tatarskiego w ryj. Masz, może ci się przydać. Po prostu był mi wstyd. Po prostu był mi wstyd. Albo bym pomógł konkretniej, minimalnie, ale konkretniej niż w ten sposób, albo bym po prostu nic nie robił, nie? Choć tak naprawdę, no właśnie, to jest ten brak wyczucia. Amerykanie kompletnie nie mają tego wyczucia. Taki bogaty kraj, a taką wiochę robią czasami, że szkoda gadać. Kompletnie nie mają wyczucia, naprawdę. Ja bym się wstydził, ja mówię dziękuję, dziękuję, bo chciałem, żeby się poczuli miło, nie? Może mi się do czegoś przyda ten sos tatarski. No ale ja, jakby ktoś powiedział o mnie w Polsce, że powiedziałem komuś po jakimś podróży, że nie martw się, będzie dobrze i rzuciłem mu jakimiś przyprawami, co mi zostały z żarcia, to bym się spalił ze wstydu, naprawdę. Szczęście w nieszczęściu takie, że sobie chwilę pochillowałem, więc ta ulewa złapała mnie tutaj, a nie gdzieś tam dalej, na przykład jakbym sobie szukał miejsca. O panie, ale jebło. A to dość daleko chyba. No dobra, z kilometr stąd, nawet nie cały. Damy radę. Na początku bardzo mocno zacinało, ale teraz już się te opady ustabilizowały. Coś mi szlak trafia sieć komórkową, nie wiem co jest 5. Muszę to ustalić, bo nawet się nie mogę na telefonie ponudzić celem poprawienia morale, w końcu kontakt jest. Kurde, ale Lipton. Jeszcze te tenisówki moje cholerne. No ale już dociągnę do końca tej wyprawy w tych tenisówkach. Damy radę. No. Tak więc może nie było najlepiej, może nie jest najlepiej, ale i tak mam fart, bo jest prąd, jestem pod daszkiem, przeżyjemy. Jeszcze tak nie było, żeby to jakoś nie było. Chociaż podobno te opady mogą trwać kilka dni. To już mi się nie podoba. Doszło do siebie. No dobrze. Miejmy nadzieję, że się nie popsuje. Wyszedłem na trasę. Znowu podjechał do mnie szeryf. Mówi mi, że nie jestem tu mile widziany. Że ludzie cały czas dzwonią. Że widzą obcego i że ma się mną zająć. Mówię, a ci ludzie tak siedzą w tych autach na parkingu, wokół tego parku. To tam burzę tu czekałem. Oni też dzwonią. No mówię, no to mają fajne zajęcie. Ale spoko. Mówię, dobra, to ja sobie stąd idę. Otóż no. Kolejna lekcja jeżdżenia po Ameryce. A jeśli pyta się, a co to takiego jest? Patrzę, pewnie chodzi mu o pałkę, o kijka. Mówi nie. Pokazuje na flagę. Mówię, no co, no. Już mówiłem, że z Polski jest, no to flaga Polski, no to co? Żeby moi kierowcy wiedzieli, nasi, że ja jestem swój. Trochę mnie z tym zdziwił pytaniem, co za flaga, co to jest. Tu w ogóle widzę, wieści się szybko rozchodzą, bo już mówi, a gdzie ty byłeś rano? Mówię, w tym Kilbuku czy w czymś takim. No bo gadając z szeryfem mówi, że cię tutaj podwiózł. Mówię, no podwiózł mnie, a co tam zrobiłeś? No to dojechałem wieczorem, ciemno już było, padał deszcz, nie wiedziałem co zrobić. No to siadłem pod dachem, bo w lesie mokro, rozbija się w lesie ciężko, niewygodnie. Także fama się za mną snuje. Ciekawe czy zadzwoni do kolejnego szeryfa, żeby mu powiedzieć, że może mnie spotkać. Zobaczymy. Nic się nie stało. Trudności hartują. Idę więc dalej. Tylko to postawa mnie dziwi. Nie ukrywam, już po tych przygodach dzisiejszych tak trochę średnio człowiekowi chce się cokolwiek, bo takie łażenie stanie bezsensowne. Jeden z widzów kanału okazuje się, że jest stówkę stąd w Columbus, ale niestety nie jestem w stanie zkontaktować, dlatego ponieważ zresetowałem telefon, wychodząc z założenia, że coś jest nie tak z telefonem. Wyszedłem z wioski, okazało się, że wszystko działa, czyli że błąd był po stronie operatora. Jakież było moje zdziwienie. Podmieniam sobie kartę SIM. Polska karta SIM nie działa. Czyli co? Nie jestem w stanie odebrać SMS-a z powiadomieniem przy ponownym zakładaniu Facebooka. Więc de facto jestem w zadzie. Udało mi się na szczęście na Gmaila zalogować, ale to za sprawą tylko i wyłącznie tego, że byłem zalogowany na drugim telefonie. Ale na drugim telefonie już w Facebooku zalogowany nie byłem. Także amerykański operator Stratam takiego figla, w wyniku którego tracę kontakt ze światem. Na szczęście udało się WhatsAppa zainstalować, ale po tym wszystkim chciałbym sobie jednak odpocząć u ludzi. Jaką taką opcję. Niestety nie będzie mi to dane, więc zamiast 62 na Columbus lecę 13 na Newark, bo tam jest pilot. Czyli będę mógł na karcie od Rafała umyć w końcu zad, poprać się jak człowiek. A co będzie później, to już się będę martwił później. Teraz ważne jest to, żeby doprowadzić się do ładu i składu. Ciężki jest ten klimat tutaj, bo powietrze jest takie gęste, wilgotne. Jak widać, chmury cały czas nad nami. Polecę w kierunku Teksasu, gdzie jest bardziej sucho i gorąco, ale przynajmniej ta pogoda jest stabilniejsza. Dzień dobry moi drodzy, ja w pracy. Przypomnę tylko z ogłoszeń parafialnych, że w środę Ameryka, powrót na wschód w soboty i tak do końca roku i jeszcze dalej. Tak więc 2 odcinki w tygodniu na bogato. Ponadto lista szacunku, lista kierowników kanału tutaj. Bardzo Wam moi drodzy dziękuję i przypominam, jeżeli Was to minęło, że trwa ankieta i zapisy na ogólnopolski zlot patronów w mieście Łodzi w dniu 10 listopada, więc jeśli Was się minęło, nadróbcie to szybko, informacje szczegółowe na naszej grupie.